Podlasie oraz inne aktywności medialne Andrzeja Splutycz wywołały mieszane reakcje wśród widzów i internautów. Ostatnie negatywne komentarze, które pojawiły się w sieci, mogły wynikać z percepcji, że Andrzej zbyt mocno skupia się na swojej obecności w mediach, zaniedbując przy tym obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa. Krytyka często dotyczy tego, jak rolnik przedstawia się w programach i na swoim kanale, gdzie próbuje pokazać się z jak najlepszej strony, co dla niektórych widzów może wydawać się nienaturalne lub przesadzone. Zmiany, które Andrzej wprowadził w swoim domu i na podwórku, jak remont budynku czy utwardzenie podwórza, są z pewnością pozytywnymi krokami w kierunku poprawy warunków życia i pracy w gospodarstwie. Te działania są zazwyczaj dobrze odbierane przez oglądających, którzy cenią sobie postęp i modernizację. Jednakże, niektórzy mogą odbierać te zmiany jako próbę udowadniania, że Andrzej jest nowoczesnym i odpowiedzialnym gospodarzem, co w połączeniu z jego medialną aktywnością może budzić wątpliwości co do jego prawdziwych intencji i zaangażowania w rolnictwo. Ponadto Występy w różnych programach telewizyjnych mogą być postrzegane jako odwrócenie uwagi od codziennej ciężkiej pracy na rzecz kreowania wizerunku w mediach. Dla niektórych widzów, którzy oczekują od uczestników reality show autentyczności i skupienia na rolnictwie, takie zachowanie może wydawać się nieautentyczne. W przypadku Andrzeja i Gienka ich podejście do wykonania tej pracy mogło zostać poddane krytyce przez widzów i internautów. Którzy oczekują profesjonalizmu i staranności, szczególnie w kontekście działań rolniczych, które mają bezpośredni wpływ na naturę. Krytyka, którą spotkali się Andrzej i Gienek, mogła wynikać z obaw o to, że niedostateczne przygotowanie sprzętu do oprysków mogło prowadzić do niewłaściwej aplikacji środków, co z kolei może mieć negatywne konsekwencje. Takie jak nieskuteczne zwalczanie chwastów, zanieczyszczenie gleby czy wody. A także potencjalne szkody dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dodatkowo, jeżeli stosowane środki chemiczne są niebezpieczne, niewłaściwe ich dawkowanie i aplikacja mogą zwiększać te ryzyka. Pomimo krytyki, jest to również okazja do edukacji i podnoszenia świadomości zarówno dla Andrzeja i Gienka, jak i dla oglądających. Możliwe, że potrzebne jest lepsze szkolenie w zakresie bezpiecznego i skutecznego stosowania oprysków co mogłoby pomóc w uniknięciu podobnych błędów w przyszłości. Takie działania nie tylko poprawią ich praktyki rolnicze, ale również pomogą w budowaniu lepszego wizerunku w oczach publiczności. Dla widzów i internautów, którzy śledzą program i działania Andrzeja i Gienka, ważne jest, aby pamiętać, że każdy może popełnić błąd, a konstruktywna krytyka i edukacja mogą przyczynić się do lepszych praktyk w przyszłości. To również przypomnienie, że rolnictwo wymaga ciągłego uczenia się i dostosowywania do najlepszych metod pracy, zwłaszcza w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Błędy, takie jak nieprawidłowe ustawienie lansi, które skutkuje kontaktowaniem się jednego z ramion z ziemią, a drugiego zbyt wysokim ustawieniem, mogą prowadzić do nierównomiernego rozprowadzania środków chemicznych. To z kolei zwiększa ryzyko uszkodzenia upraw, narażenia środowiska na niekontrolowane rozprzestrzenianie się substancji chemicznych oraz zniszczenia sprzętu. W odpowiedzi na takie sytuacje kluczowe jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia dotyczącego właściwej obsługi i konserwacji sprzętu rolniczego. Andrzej i inni rolnicy mogliby skorzystać z kursów, które by im pomogły zrozumieć podstawowe zasady pracy z opryskiwaczami oraz inne techniki które zapewniają bezpieczeństwo i efektywność pracy. Dodatkowo, ważne jest, aby rolnicy przestrzegali regulacji dotyczących stosowania środków ochrony roślin, które mają na celu nie tylko ochronę upraw, ale również ochronę zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Stosowanie się do tych zasad może pomóc uniknąć błędów i zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości. Internauci choć czasami mogą wydawać się zbyt krytyczni, odgrywają ważną rolę w zwracaniu uwagi na te ważne aspekty pracy rolniczej. Ich komentarze, mimo iż bywają sarkastyczne, mogą służyć jako przestroga dla innych rolników, aby zwracali większą uwagę na prawidłowe techniki i metody pracy w rolnictwie.